Dzisiaj na początku ciekawe i edukacyjne materiały dla widzów. Wiecie, nie tylko można się śmiać, ale też trzeba się rozwijać. Teraz rozwój. Ok? Spartiatik! Ale tu chyba nie będzie. Gdyby zapytać fana Harry'ego Pottera o to, czego uczy go ten wspaniały cykl napisany przez J.K. Rowling, prędzej czy później z pewnością padłoby Teraz stwierdzenie jest segment dla klubowiczów. Co ty piszesz? równości, tolerancji. No tak, ideologia czystej krwi, ideologia równości jest u J.K. Rowling przedstawiona w sposób dość... Jak coś dla Twitcha wiadomość, to jest film edukacyjny i nie ma na celu nikogo obrazić. oczywisty, jasny, klarowny. Mamy bowiem całą tę ideologię czystej krwi, czyli Czemu rasę panów, którzy uważają się za lepszych tylko dlatego, że w ich pochodzeniu nie ma kropli mugolskiej krwi. No i oczywiście mamy rasę, która panom A ma czytaliście służyć, książkę, czy ma oglądaliście umrzeć, tylko filmy? nie jest godna, by panom służyć, czyli rasę tych czarodziejów, którzy mają jakieś tam powiązania z rodzinami mugolskimi, którzy nie do końca mogą się poszczycić tym, że w ich rodach Grałem są sami czarodzieje i czarownice. No. Więc tak, patrząc to na to przez dobrze. Ten pryzmat, możemy jasno stwierdzić, tak, Harry Potter uczy tolerancji, uczy tego, że wszyscy jesteśmy sobie równi, niezależnie od pochodzenia. Ale gdyby tak wejść troszeczkę głębiej w temat, wgryźć się i spojrzeć nie na to, co Rowling mówi wprost, a na to, co przemyca pokątnie. Czy ona przemyca okaże, rasizm? Że Harry Potter tak naprawdę jest książką, no, nazwijmy to rasistowską, użyjmy mocnego słowa. Uznajmy, że ten filmik to jest taka zabawa. Ja tutaj, broń Boże, nie zamierzam twierdzić, że Harry Potter to jest twór, który szerzy rasizm, który szerzy nienawiść, czy jakiekolwiek inne wykluczenie. Ale gdyby tak wejść pomiędzy słowa, które Rowling napisała, to jasno i wyraźnie klarują nam się dwie strony medalu. Strona pierwsza, czyli ta, którą Rowling gdzieś tam wypycha naprzód, czyli czystość krwi jest zła, Malfoyowie są źli, bo dążą do tej czystości krwi, Voldemort oczywiście jest zły. Wręcz przemowa Voldemorta z początku Insygniów Śmierci jest niemalże kopią przemów, które były powtarzane w nazistowskich szkołach, kiedy to tak. właśnie w taki sposób starano Co? Się tłumaczyć to, że inne rasy, rasa Żydów jest gorsza, że jest chorobą toczącą zdrowy organizm wspaniałego niemieckiego, aryjskiego narodu. Tak też J.K. Rowling uderza w te nuty związane z II wojną światową. Nie, mówi... on edukacji, on to był cytat. To nie jest, on jakby tego nie popiera, ja też oczywiście nie. Związane z Holokaustem, a jednocześnie w jej książkach znajdziemy wiele elementów, które przeczą tym ideologiom, które ona gdzieś tam uprawia. Bo spójrzmy na pierwszy przykład z brzegu. Świat dzieli się na świat magiczny i mugolski. Ban będzie chyba nie. I kiedy Harry trafia do... Oczywiście Harry wychowuje się w świecie mugolskim, który raczy go szarzyzną, trudami życia, znojami, okropnym wujostwem, które no Harry go nienawidzi, które ciągle robi chłopcu pod górkę. I z drugiej strony mamy świat czarodziejski. Niesamowity, wspaniały, kolorowy świat, który od samego początku, gdy Harry do niego trafia, jest jak spełnienie wszelkich marzeń. Staje się domem w bajkowej krainie, Edenem, rajem Gdzie wręcz, ten rasizm? Na ziemi. I niezależnie od tego, co działoby się w świecie czarodziejskim, czy Voldemort próbuje Harry'ego zabić, gdzie w świecie mugolskim nikt nie próbował go zabić, czy pojawiają się coraz to gorsze osobowości, które natrafia w czasach swojej szkolnej edukacji, coraz większe trudności, coraz więcej fizycznego i psychicznego bólu, śmierć goni za śmiercią, zapowiada się wojna, dzieją się różne niewyobrażalne okropieństwa, to z perspektywy Harry'ego ten świat czarodziejski zawsze będzie lepszy od tego świata mugolskiego. Od świata mugolskiego, który w książkach u Rowling jest przedstawiony w taki sposób dość szary, ponury, no nie zachęcający, raczej nikt, kto czytał Harry'ego Pottera, nie zdecydowałby się rzucić Hogwart i zamieszkać w mugolskim świecie. Niezależnie od tego, czy w świecie mugolskim najgorsze, co może spotkać Harry'ego, to ochrzan od wuja, czy zamknięcie w pokoju, co? W świecie czarodziejów grozi mu nieustannie śmierć, jemu i jego przyjaciołom. Także to już jest taka pierwsza rzecz, która skłania gdzieś do Bez myślenia, gada, chyba. Czy aby nie mamy tutaj do czynienia z wywyższaniem czarodziejów, świata czarodziejskiego ponad świat mugolski, co, świat, no, powiedzmy to sobie wprost, nas, zwykłych ludzi, bo my, zwykli ludzie, jesteśmy bardziej Ale nudni. Ale to jest książka fantazy, a nie historyczna. Z nami nie ma nic ciekawego do roboty. Harry, kiedy wraca do wujostwa na wakacje, no czuje się po prostu jak w klatce, zniewolony, zamknięty. Przecież tak było, zamykali go w pokoju na klucz i głodzili. O czym on mówi?
Co to znaczy, że on się tak czuje? Ty nie jesteś zachwycony tą perspektywą. I to, co dopełnia cały ten obrazek, to jest fakt, że Harry no, nie za bardzo przepada za swoją sąsiadką panią Fig. Sąsiadką, do której Dursleyowie wysyłają go niejednokrotnie, kiedy sami chcą wyjechać gdzieś z domu z Dudleyem. Harry wędruje do pani Fig, zwariowanej miłośniczki kotów, u której w domu śmierdzi rozgotowaną kapustą i która raczy go starymi ciastami. Więc Harry no, generalnie nie przepada za tą kobieciną. Ale kiedy w Zakonie Feniksa okazuje się, że ta kobieta jest harłaczką, czyli jej rodzice byli czarodziejami i ona ma kontakt z magicznym światem, staje się jednym z takich malutkich impulsików łączących Harry'ego ze światem magicznym, to nagle ona bardzo zyskuje w oczach Harry'ego. Oczywiście, tam realia są inne, bo Harry nagle został oderwany od całego magicznego świata, nie wie co się dzieje, więc tak naprawdę chwyciłby się wszystkiego, ale spójrzcie na tę scenę, jak Harry zaczyna patrzeć na... Wyższanie innej rasy... Fantazy jest według niego rasistowskie. No dziwne to jest, co on gada. Ale nie, no w Harrym Potterze rasizm to chyba nie było czegoś takiego. W Wiedźminie na przykład był rasizm. Zabijali, te pogromy były innych ras. A tu w Harrym Potterze chyba nie było czegoś takiego. Panią Fig zupełnie inaczej. Ona już nie jest zwykłą, nudną, szarą mugolką. Nie jest zwariowaną kociarą. Tylko w Django czy był rasizm? W Django? Ty, i to jest pytanie, bo jak były czasy niewolnictwa, to czy to był rasizm? Oczywiście, to jest pytanie teoretyczne, bo oczywiście, że to był rasizm. Jesteśmy przeciwnikami rasizmu. Oczywiście, od razu mówię, tak? Nie powinno być czegoś takiego. Kimś z tego lepszego świata. Z tego wspanialszego świata. A dodać warto, że w świecie magicznym takich dziwaków... Hermiona była mugolem? Nie, ona miała chyba rodziców nie magicznych. Znaczy, no chyba, no, no tak było. Ale za to jej dokuczali. A czy to był rasizm? Nie, no to tak jak idziesz do szkoły i twój stary robi w Żabce, a jakiegoś typa stary robi w banku, no to wiadomo, że cię będą kopać. Życie takie jest. Nie, żartuję, nie będzie tak. Ja tak miał. Dajmy dalej. Jak pani Fig jest mnóstwo, tak? I oni nadal są lepsi od tego świata mugolskiego. Ale to nie jest jedyny motyw, w którym ja bym posądził tutaj troszeczkę o brak tej równości, brak tolerancji i wywyższanie jednych kosztem drugich. Bo druga, bardziej istotna kwestia, to jest fakt, kiedy dochodzi do wojny czarodziejów, walczą ze sobą dwie strony. I teraz przyjrzyjmy się... Harry był narkomanem? Może nie ludziom, ale istotą. Które stają po stronie Lorda Voldemorta. To są istoty z ciemnej strony mocy, wykluczone. Pająki, wielkie pająki, czyli akromantule, krewniacy Aragoga. Wykluczani przez czarodziejów, uważani, po prostu czarodzieje się ich boją, więc z daleka, bo przecież to są śmiertelnie niebezpieczne stwory. Z drugiej strony są to olbrzymy, co do których czarodzieje, no nie ukrywajmy, też nie pałają jakąś Słucham wielką gota. Miłością. Oczywiście mamy sceny w Zakonie Feniksa, kiedy Hagrid na polecenie Dumbledora próbuje zawrzeć sojusz z olbrzymami, kiedy stara się wydrzeć olbrzymów ze strony Voldemorta. No ale wiemy również, że nie jest to skuteczne, bo dlaczego olbrzymy poszły za Voldemortem? Ano, dlatego, że choć w świecie Voldemorta, gdyby Voldemort zwyciężył, nadal byliby nikim, nadal byliby dyskryminowani, to jednak w świecie czarodziejów, nazwijmy to dobrych, zawsze byli na uboczu i nigdy nie byli traktowani w godny sposób. Oni zawsze byli dyskryminowani ze względu na swoje pochodzenie, byli nierozumiani i jako rasa totalnie wykluczeni ze świata czarodziejskiego. Idąc dalej, ale mamy co my jeszcze mieli bardziej zrobić z tymi olbrzymami? No, nawet nie gatunek, nie wiem czy to można nazwać gatunek, wilkołaki. Czyli zwykli ludzie, którzy zostali pokąsani przez wilkołaka, chodzi? Którzy stali się wilkołakiem i powiedzmy to raz w miesiącu stają się krwiożerczą bestią. Już abstrahuję od tego, że każdemu wilkołakowi można podać eliksir tojadowy, tak jak Lupin spożywał go i stawał się zupełnie nieszkodliwym wilczkiem podczas Widać, przemiany. Widać, się ma. Ale zauważcie... Dobra i pseudogadanie, bo niby coś mówi, ale trochę o wszystkim i o niczym. Jak czarodzieje podchodzą do wilkołaków? Wilkołaki, wilkołaki, które jest traktowane później. W magicznym świecie troszeczkę jak AIDS, a też ja bym powiedział nie do końca, bo no jednak no wydaje mi się, że nie ma co porównywać tych dwóch chorób, mimo wszystko. No zobaczcie, jak czarodzieje reagują. No ale jak mamy porównać? No jak już mamy porównywać to do czegoś realnego, jeżeli już chcesz to porównywać. Co znaczy, że nie ma czego? To do czego chcesz to porównać? No, w pewnym sensie tak jest. Jak dowiesz się, że ktoś ma AIDS,
to jednak wiesz o co chodzi. Z tyłu głowy już się pojawia takie coś, że o, lipa trochę, trzeba uważać. A z wilkołakami podobnie, no, że jak cię ugryzie, to też będziesz wilkołakiem, jak wiesz o co chodzi. Można to porównać w sumie. Na Lupina, wspaniałego, No bo nie ma do świetnego czego innego. człowieka, który nagle okazuje się być wilkołakiem. Przestaje mieć zupełnie znaczenie to, jakim on jest fantastycznym wykładowcą, przestaje mieć znaczenie jego zapał, pasja, tego, jak wartościowe rzeczy przekazuje on swoim uczniom, bo nagle determinuje go fakt, że jest wilkołakiem. Ale co to jest za pytanie, że gdzie... Ale to jest normalne, że rodzice boją się, żeby w szkole nie uczył wilkołak, który może coś dzieciom zrobić. Tak samo jak byłby super nauczyciel, który mega dobrze przekazuje matematykę uczniom, ale jest w tupę pedofilem. To też nie chcesz jednak, żeby on uczył te dzieci, mimo że super to robi. Co to jest za w dupę porównanie? Nie chcesz i koniec. Takie jest życie. A czym to się różni na przykład od determinacji faktu na To, podstawie. że go wypuścili z więzienia i już jest niewinny, nie znaczy, że teraz nagle będziesz w szkole uczył i będzie wszystko fajnie, tak? Nie. Trzeba uważać. Trzeba zawsze mieć coś z tyłu głowy. Ale oczywiście tolerancja, widzowie. Dla Twitcha też mówię. Najważniejsza. Jesteśmy za wszystkim. Tego, że ktoś okazał się Tak przy być okazji tylko gejem, mówię od czy siebie, pochodzi z okej? Okay? jakiegoś innego kraju. To jest czysty rasizm, powiedzmy to sobie wprost. To jest czysty rasizm. I zauważcie, że w świecie Harry'ego Pottera mamy tylko jednego pozytywnego wilkołaka. No dobra, jednego negatywnego też z imienia i nazwiska wymienionego, czyli Fenrira Greyback'a. Ale zauważcie, że Lupin jest Jestem za wyjątkiem, ścianą. wyłamującym się z całego tego złego, Nie, nie, okrutnego, Dziwczony, nie mrocznego za to. gatunku, który postanawia wesprzeć O czym dobrą gadasz? sprawę, który wręcz potem inwigiluje wilkołaki po to, by dowiedzieć się, jak one zamierzają no, walczyć ze światem dobrych czarodziejów. Także Nie, jeżeli nie, Lupin. przestaniemy patrzeć na O, Lupin, czystość o tobie krwi, którą mówię. podkreśla Rowling, na walkę z tą czystością, z tą ideologią, jeżeli przestaniemy, czytając książki o Harrym Potterze, skupiać się jedynie na tym, co dzieli Harry'ego i Malfoya, co dzieli Dumbledora i Voldemorta, może się okazać, że podskórnie jesteśmy świadkami tak naprawdę toczących się sporów na tle równości bądź nierówności rasowej, gatunkowej, przynależności, bo nie ma równych. Nie wszyscy w Hogwarcie są równi, nie wszyscy są traktowani tak samo i poza Hogwartem w świecie czarodziejów również ta Co? dyskryminacja jest bardzo silnie nakreślona. Widać ją niemalże na każdym kroku. Dlaczego złe istoty poszły za Voldemortem? Bo dobrzy nie zrobili dla nich nic. Być może źli też dla nich nic nie zrobią, ale zawsze jest nadzieja, że ta zmiana może niekoniecznie będzie na gorsze, że może cokolwiek się zmieni, może gdzieś się coś O czym poruszy. gada, nie wiem. Dlatego dzielenie świata na świat dobrych czarodziejów i złych istot wszelkiego innego kalibru, bo olbrzymy są złe, gobliny no też nie bardzo godne zaufania i nie warte tego zaufania. Tylko różnica jest taka, że w naszym świecie. Dziękuję bardzo. Okej, ale ja napę jakbym miał córkę i ona miała od 16 do 18 lat i chodziła do liceum albo technikum, to nie miałbym nic przeciwko nauczycielowi PI-owi. Co ty pieprzysz? Już to widzę. Jakbyś się znalazł w takiej sytuacji, że twoja córka chodzi do liceum czy technikum. I ty nic nie masz przeciwko nauczycielowi pedofilowi, to chyba z tobą jest. Chyba to nie jest twoja córka. Jeżeli masz ją w dupie. No nie, no co ty pieprzysz? No chłopie, no. Można sobie tak mówić, ale to jest z dupy. Jakbyś był w takiej sytuacji, to myślę, że miałbyś to przeciwko. Ty, ale patrz. Różnica w Harrym Potterze, a w życiu realnym jest taka, że w życiu realnym rasizm. To jest, jak ktoś ma inny kolor skóry, to już jest rasizm, ale tak naprawdę to jest ten sam człowiek. A w Harrym Potterze to jest naprawdę co innego. To wiesz, człowiek i goblin to są zupełnie inne rzeczy. Wiesz o co chodzi? Także no, jak można porównywać się do życia realnego? To też jest bez sensu. Albo człowiek i jakiś ogr. To jest trochę bez sensu. Dalej, wilkołaki. Ja nie mówię o dementorach, bo dementorzy to są demony, więc to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale zauważcie, że no jest duży nacisk na
nietolerancję. Oczywiście, potraktujcie ten film jako swobodną dyskusję. Ja nie zamierzam Harrymu Potterowi odbierać czegoś, bo mimo wszystko uważam, że Harry Potter więcej dobrej treści przekazuje. Ta walka z ideologią czystej krwi, walka z brakiem równouprawnienia, walka z tą nierównością i brakiem tolerancji. Natomiast warto też czasami wejść głębiej, poszperać, a ja lubię tak szperać, lubię doszukiwać się takich rzeczy i potem je sobie analizować, także nie traktujcie tego, broń Boże, jako atak, że Harry Potter jest rasistowski, bo czytacz tak powiedział. Trzeba teraz czytacza zdeptać. Nie, ja wam po prostu podsuwam temat. Ale ciekawy film, no. Taki do pogadania. Fajna. Fajny filmik. Nie nagrywaj bez czyta... A dobra, to jest coś o jego kanale. Tak się kiedyś zastanawiałem na tym, że to co mugolskie jest mocno deprecjonowane, a sami mugole traktowani z dużym pobłażaniem. Jak dzieci, które nic nie rozumieją. I myślę, że stąd też było tyle szumu o Kowalskiego z Fantastycznych Zwierząt. Dobra, te fantastyczne gówna to kogo interesuje. Ale z drugiej strony wiele książek związanych z magią, nadprzyrodzonymi światami, opiera się na tym, że nadprzyrodzone jest lepsze. No tak, o to chodzi przecież. Wyobraź sobie książkę, że istnieje magia, ale totalnie olewasz to, albo film, ale totalnie to olewasz, bo jednak lepiej się uczyć matematyki. Haha, logarytmy! Pieprzyć Avada Kedavra! W dupie mam Hogwarts! Dawaj te pieprzone logarytmy dzisiaj! Dawaj tangensa oblicze na starym! Super zabawa! A wiesz co mnie zastanawiało? Czy jakby wziąć kałasznikow i strzelić Voldemorta, to czy by umarł, czy nie? To jest ciekawe, bo jeżeli tak, to mugole są lepsi niż czarodzieje. No bo nie potrzebują się uczyć milion lat, żeby strzelić zaklęciem, tylko biorą pistolet i po najlepszym czarodzieju na świecie. Ta czołg, wziąć bombę atomową, zrzucić na Hogwarts i koniec. Po czarodziejach. Dobra, fajny filmik, przeanalizowaliśmy. Harry Potter jest pieprzonym rasistą i pieprzyć śmiecia, nie? Taki wniosek. Pieprzyć Harry'ego Pottera. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!